Szanowni Państwo, nazywam się Rogala, jestem przewodniczącym zarządu osiedla Borek i chciałbym wyrazić słowa uznania dla mojej przedmówczyni, która tak na wody międzynarodowe z działalnością senioralną kobiet zwłaszcza wypływa i uznanie dla działalności, nie wiem czy infopunktu na Dodrza czy Rady Osiedla na Dodrza. Bo moje pytanie było na wstępie to takie, na jakiej bazie logistycznej działa Rada Seniorów na Dodrzu. Bo ile ja wiem, proszę sprostować, to infopunkt to jest instytucja opłacana przez Urząd Miasta. Proszę sprostować w razie czego. Pieniądze okazuje się mają we wszystkim istotne znaczenie, by nie powiedzieć kluczowe. I tu od razu nie chcę rozwodzić się nad tym problemem, bo każdy rozumie, ale ja chciałbym zaakcentować, że Rada Miejska Wrocławia w swych i sesjach, i wystąpieniach, także do Rad Osiedli, ja bardzo rzadko spotykam akcenty związane z ewentualną ożywieniem działalności senioralnej, seniorów w ogóle. Traktuję to w pewnym stopniu samokrytycznie oceniam, że my w tym zakresie osiedle Borek mało robi, ale jednocześnie nie spotykamy takiego, nazwijmy, sprzyjającego klimatu ze strony Rady Miejskiej. Także niestety, panie Robercie, Wrocławskie Centrum Seniora, ja nie pamiętam ostatnio, kiedy jakieś przesyłało oferty, powiedzmy zaproszenia. Ja wiem, że wy jesteście instytucją zlokalizowaną w centrum miasta i moim obowiązkiem i innych radnych z innych rad osiedli powinno wyjść z inicjatywą, ale oddziaływanie wasze moim zdaniem też powinno promieniować. Moim zdaniem było dotychczas przynajmniej w kierunku południowym za słabe. No i ostatnia sprawa. Tu jest ważne, że instytucje tego typu jak Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, o którym tu jeden z panów to mówił, być może powinny w swojej działalności programować jakieś pieniądze na działalność sensu stricto ożywienia klubu seniora, czy też jakbyśmy to nie określili, żeby na to były jakieś fundusze sygnalne już. A czasem niektóre inicjatywy, jakie podejmujemy, to musimy się dopraszać, wpisywać to jako oddzielne zagadnienie. No nie jest to jakby swego rodzaju zagwarantowane w działaniach, nazwijmy, organów miasta. Dziękuję bardzo.